Witam wszystkich, mam przed sobą paczkę, a w niej wykrywacz metali Lutus Solaris, jeden ze starszych modeli, bardzo dobrze nadaje się do poszukiwań meteorytów. Będę chciał go rozpakować, sprawdzić jak on w dzisiejszych czasach się trzyma, jak reaguje na meteoryty. No i zobaczymy, może to będzie mój drugi wykrywacz właśnie pod te poszukiwania. Jeżeli jeden wysiądzie, będę miał drugi w zapasie, zawsze będę woził dwa, żeby mieć zawsze drugi w zapasie. Gdyby coś się stało pierwszemu, zawsze mogę skoczyć z drugiego. Warto jest to mieć, tym bardziej, że mam około 100 km w jedną stronę w elipsę półtuską, więc gdybym musiał jechać i wracać po drugi wykrywacz, byłoby to niezbyt ciekawe. Dlatego szukałem drugiego wykrywacza. Na razie mam ten, zobaczymy, może będzie jeszcze inny, ale postaram się tego przetestować. Mam wobec niego też pewne plany, zobaczymy, czy się uda je zrealizować. Jeżeli tak, na pewno Wam się z nimi, tymi planami podzielę. Zapraszam do obejrzenia materiału. I mamy drążek. Mamy wykrywacz, pojemnik na baterię, sterowanie analogowe, ale z wyświetlaczem już. Sonda. Koncentryczna. I jako dodatek dostałem w prezencie słuchawki Goreta. Bardzo mi się przydadzą, tym bardziej, że nie mam słuchawek ani do Atrexa, ani do innych wykrywaczy, także dziękuję sprzedawcy za ten dodatek. Solidne słuchawki Goreta. Bardzo dziękuję. Ok, no teraz nic mi nie pozostaje, jak tylko włożyć baterię, sprawdzić, uruchomić go i zobaczymy, jak on będzie reagował na meteoryty kamienne. No to zabieram się teraz do pakowania baterii i sprawdzania. Po włączeniu wykrywacza grunt ustawiamy maksymalnie w lewą stronę. Głośność według własnego uznania, czy chodzimy w słuchawkach, czy bez. Podobnie czułość ustawiamy na maksimum lub na minimum. Dyskryminacja. Jeżeli szukamy meteorytów kamiennych oraz innych obiektów, nie używamy dyskryminacji, jest ona na 0 w lewą stronę. Jeżeli szukamy meteorytów żelaznych, możemy dyskryminację nieco przesunąć do góry. Ominie wtedy kamienie magnetyczne, ale będzie działała na żelazo. Jeżeli chodzi o grunt, możemy go ustawić w pozycji zerowej, ewentualnie dostawić go ręcznie do gruntu, ewentualnie dać grunt maksymalnie w prawą stronę. Wykrywacz Rotusa będę testował na meteorycie kamiennym oraz na meteorycie żelaznym. Meteoryt kamienny. Otrzymujemy podwójny dźwięk. Meteoryt żelazny. Niestety przy meteorytach żelaznych będziemy musieli kopać wszystkie sygnały, które będą wskazywane po lewej stronie na skali. Natomiast meteoryty kamienne będą dawały podwójny sygnał. Te obiekty będą po drugiej stronie skali, ale będą dawały podwójny dźwięk, więc łatwiej będzie nam je odróżnić. Oczywiście będziemy musieli kopać również kamienie magnetyczne, ale wykrywacz będzie również działał na meteoryty kamienne. Wykrywacz reaguje na meteoryty kamienne oraz na
metody żelazne. Można mu zwiększyć zasięg poprzez zwiększenie sondy, ale najważniejsze jest, że po tylu latach działa. Jest bardzo stabilny pomimo przewodów elektrycznych, które wisiały nad płotem. Teraz czas na testy w terenie.